Cóż, to trener Jacek Zieliński trenerowi Rafałowi Blatowskiemu na palcach wylicza. A ciekawi jesteśmy, może dowiemy się tego później. Lech Krakowia. Jesteśmy na stadionie Mistrzów Polski, na stadionie w Poznaniu, gdzie jednak dopiero za 2 miesiące ten stadion będzie w pełni oddany do użytku. Póki co tutaj wielką imprezą będzie koncert Stinga 20 września. Zaczynamy prezentację składów, zaczynamy od Krakowi. W bramce Marcin Cabaj. 4. Marian Jarabica. 6. Wracający na bułgarską po latach 16. Arkadiusz Adamski. 13. Bartosz Ślusarski. 14. Mariusz Sacha. 15. Paweł Sasin. 16. Piotr Polczak. 21. Sławomir Szeliga. 23. Krzysztof Janus. 37. Bartłomiej Dudzic. 66. Mateusz Klich. No, tak, troszeczkę więcej tych byłych piłkarzy Lecha w składzie Rafała Ulatowskiego. No bo i Bartka Ślusarskiego, tutaj debiut miałem okazję komentować na tym stadionie i grał tutaj oczywiście również Paweł Sasin. Takie jest ustawienie. Tak, tutaj Krakowia rzeczywiście prezentowała się nieźle w pierwszych dwóch spotkaniach, brakuje po prostu punktów. I myślę, że przede wszystkim Ślusarski, no i ciekawy Dudzic, tylko miejmy nadzieję, że on będzie po prostu wykorzystywał swoje sytuacje. W miarę solidna obrona, oczywiście Sasin bardziej ofensywnie nastawiony. No i dobrze prezentujący się w ostatnich spotkaniach rzeczywiście Krzysiek Janus. Kto na ławce rezerwowych? Merda, Kosanowicz, Matusiak, Pawlusiński, Łuczak, Mierzejewski, Goliński. Dość przyzwoicie prezentuje się ta ławka, wraca po kontuzji Mierzejewski. Natomiast leczą kontuzję Wasiluk, doznał też kontuzji w ostatnim meczu z Suworow. Intibazon Kiza, no to wielkie objawienie meczu ze Śląskiem. Ale Ramadan, odwodnienie, kontuzja. No i efekty, o efektach już trener Ulatowski mówił. Przechodzimy do zespołu gospodarzy. Lech, 3 zmiany w porównaniu z meczem z Dnipro. Jakie? Szybko państwo je wyłapią. W bramce bez zmian Jasmin Buric. Z piątką grający dziś 50. ligowy mecz w Lechu Manuel Arboleda. Z 6 Tomasz Mandrowski. 8 Jacek Kiełb. 14 Semir Stilić. 16 Artiom Srudnevs. 17 Sławomir Peszko. 21 Dimitrij Iniac. 22 Grzegorz Wojtkowiak. 23 Marcin Kikut. 25 Luis Enriquez. Jacek Zieliński dokonał 3 zmian. Ci nowi ludzie to oczywiście Rudnevs, Peszko i Wojtkowiak. Natomiast na ławce tym razem zostali posadzeni Dziurdziewicz, Kriwiec i Chibamba. Ciekawe, tak wygląda ustawienie. Tak, ciekawe rozwiązanie jest rzeczywiście, że Wojtkowiak został tutaj wstawiony. Wiadomo z jakich powodów, to mówił trener. Bardzo ciekawy jestem, jak Kiełb się zaprezentuje. I oczywiście tutaj dwóch najważniejszych zawodników w ofensywie, Rudnevs i Stilić, który po prostu gra coraz lepiej. Głównie od niego zależy, czy Lech będzie grał ofensywnie, będzie grał ładnie, czy nie. Ławka rezerwowych Lecha. Kotorowski, Dziurdziewicz, Wilk, Kriwiec, Zapotoka, Drygas, Chibamba. Kogo dzisiaj w Lechu zabraknie? Wichniarek, Bosacki, Gancarczyk, Chrapek. Z różnych powodów różne urazy, różne kontuzje eliminują tych piłkarzy z dzisiejszego spotkania. No to składy znamy. Za chwilę obie drużyny pojawią się na boisku. Kibice czekają. Tutaj nie wiem, chyba wszystkie bilety, te, które są, mogą być wyprzedane na Lecha. Oczywiście przy tych dwóch otwartych trybunach za każdym razem są wyprzedawane. Komplet będzie również na meczu z Dniepropetrowskiem. Póki co jeszcze te 13,5 tysiąca ludzi dopinguje kolejorza, ale to się za parę tygodni, konkretnie za niecałe 2 miesiące zmieni. Czekamy na wyjście obu zespołów. Dzisiejsze zawody poprowadzi sędzia Robert Małek. 13 sezon w Ekstraklasie. 140 mecz w lidze. Nie wiem, Maciek, czy wiesz, że grałeś w drugim meczu, jaki pan Robert Małek w swojej karierze sędziował. Widzę w Pogoń w 99 roku. 2-1 wygraliście, ale karny był dla Pogoni w końcówce. Tak, tak, z ciekawości. 140 meczów pana Roberta, sędzia z Zabrza. On do tej pory meczów Lecha z Krakowią nie sędziował. W tym sezonie prowadził na razie tylko jeden mecz Wisła-Arka. Opóźnia się na wyjście. Teraz dokładnie pojawia się trójka sędziowska, a za nią piłkarze obu drużyn. Panu Małkowi pomagać będą, a jego przeważnie stali asystenci Krzysztof Myrmus i Marcin Lis. Sędzią technicznym będzie Jacek Lis. Krakowia na czarno. Lech w takich strojach, w których ja Lechitów chyba widzę po raz pierwszy. Czy to jest Hoffenheim? Nie, Hoffenheim przypominałem bardziej wcześniej. Teraz tak coś z Duisburg. Tak, Duisburg albo Deportivo La Coruña. Coś Deportivo La Coruña. A grali z Deportivo, może to jakieś na zasadzie wymiany. Tak, że Lech w takich pasiakach dzisiaj na gładko.
zespół Krakowi, a tak sobie żartujemy, a całkiem serio, Robert Lewandowski, którego Państwo oglądaliście, kiedy strzelał bramkę w poprzednim meczu Lecha z Krakowią, dziś o 17.30 zagra, nie wiemy czy zagra, na pewno będzie w składzie Borussii Dortmund, na od razu w pierwszej kolejce niezwykle ciekawy mecz z Bayerem w Leverkusen i stamtąd informacje też postaramy się Państwu przekazywać. Co łączy z kolei te dwa mecze, ten, którego fragmentu oglądaliśmy i ten dzisiejszy, no to cały czas fatalna murawa. No, też rozmawiałem z chłopakami na boisku i też tak narzekają, ale przypomina mi, jak niektóre boiska wcześniej wyglądały i nie jest aż tak źle. Są po prostu pewne miejsca, gdzie rzeczywiście są takie pułapy, ale tak, w miarę jest nieźle przygotowane. Też przypominamy, czasami już przypominałeś takie obrazki, to wykopywanie z taczki, taczką wywożenie błota spod bramek. Grzegorz Wojtkowiak, Arkadiusz Radomski, 17 lat temu, ponad 17 lat temu Arek trafił jako młody chłopak do Lecha, zdaje się z wami, już jako Lechita, pojechał na Mistrzostwa Europy do Turcji. Nie, do Turcji nie pojechał do Japonii. Na Mistrzostwa Świata. I potem wyjechał do Holandii, do drugiej ligi. Tak, ale w Lechu wtedy zagrał raptem dwa mecze. Z Legią na wyjeździe z Zagłębiem Lubin u siebie. No wtedy Lech pełen był świetnych piłkarzy. Arek rok temu już celował w Lecha, już wracając z Holandii chciał tam w Lechu grać, ale gdzieś tam po drodze pojawiły się jakieś rozbieżności. Podobno był bardzo blisko gry w Kolejorzu. Arkadiusz Radomski po wielu, wielu latach na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, ale w barwach Krakowi. A mecz rozpoczną Bartosz Husarski, Mateusz Klich. Mówiliśmy o Bartku Husarskim, wspominałem, że tutaj był taki mecz chyba Lecha-Mika, kiedy Bartek też jako młody bardzo chłopak wszedł, strzelił zwycięskiego gola. Ja tak się cieszył, że zdjął koszulkę, to dostał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji od razu po tym golu musiał zejść do szatni. Ile to już lat minęło? Parę lat minęło. Bartek Husarski też już od tego czasu dojrzał. Jarabica, to jest ciekawy człowiek. Obrońca kupiony ze Słowacji. Ktoś, kto dokonał tego, czego nie dokonali Lechici przez dwa mecze. Pokonał Spartę Praga. W barwach Dynama Czeskiej Budziejowice Jarabica strzelił jednego zwycięskiego gola w meczu ligowym ze Spartą Praga. Pięknym strzałem podobno z 15-16 metrów. Pierwszy mecz tutaj w parze z Piotrem Polczakiem przeciwko Śląskowi średni, bardzo średni. Drugi z Legią już lepszy. Lech Krakowia, zaczynamy od razu od długiej piłki Klicha na prawą stronę. Tam ruszył od razu do przodu Sach. Bardzo ciekawy jestem, w jaki sposób zaprezentuje się Klich na tej pozycji, ponieważ w zeszłym sezonie często widzieliśmy go bardziej jako defensywnego zawodnika. Jedną ciekawą rzecz od razu warto zwrócić uwagę, ale to może za chwilkę, bo Ślusarski odegranie piłki do Sasina w środku ma troszeczkę swobody Bandrowski i pokazuje mu się po lewej stronie Stilić. W środku Rudnes, ale stoi pod parą obrońców. Stilić dojdzie do tej piłki, wybija Jarabica. Proszę zwrócić uwagę na boki obrony w drużynie Krakowi. Wyjściowo w naszym ustawieniu po prawej stronie był ustawiony gracz numerem 23, Krzysztof Janus, albo w Lechu na lewą stronę awizowany był Sławomir Peszko. Tymczasem cały mecz Peszko zaczął na stronie prawej i tam na lewą stronę został przesunięty Janus. Czy to jest przypadek? Chyba nie za bardzo, bo Rafał Latowski ściąga Janusa z Bełchatowa i ściągając go mówił także o tym, że grając przeciwko Lechowi, przeciwko Peszce, Janus nie dał Lechicie za bardzo pograć. Zobaczymy, czy dziś przypomni sobie obrońcę, dziś Krakowi, tamten występ. Przede wszystkim na pewno jest o wiele bardziej dynamiczniejszy od Sasina, taki bardziej agresywny, a taki zawodnik musi grać przeciwko Sławkowi. Podalczył w środku Iniac, piłka do Ślusarskiego. Ślusarski, on musi tę piłkę troszeczkę przetrzymać, poczekać na kolegów. Dudzic gdzieś tam schował się przy Kikucie. Bardzo dobrze się zastanawiał Ślusarski. W tym momencie widać, że czuje się mocny, silny na nogach. To jeszcze raz widzimy. To jest bardzo ważne. Napastnik musi to umieć robić. No i ten niepokorny Sławek Peszko, który przypomnijmy dostał 3 mecze karencji za odepchnięcie rywala w meczu ze Spartą. To takie małe pokłosie, duże pokłosie apelacji w sprawie Bartka Poselskiego. Nieudane zupełnie zagranie Klicha.
Walka w środku. No i Rudnews się przepchał w tym pojedynku z Radomskim. Piłka po lewej stronie. Rudnews już jest pod bramką, ale nie udało się dośrodkować Jackowi Kiełbowi. Kiełb wziął sobie na plecy numer 8. Oj, po dwóch latkach to ten numer troszeczkę na plecach ciąży, bo to Robert Lewandowski z tą ósemką, które bramek nastrzelał. Oczywiście Jackowi życzymy go jak najwięcej, ale nie sądzę, żeby wyczyny Roberta powtórzył. Peszko. Bardzo ładna akcja Rudnewsa przed chwilą. Rudnews biega na pierwszy słupek, Peszko dalej wypiąstkował piłkę. Cabaja już tam gdzieś za plecami miał strzelca bramki z Dniepropietrowska. Arbolede, Dudzic. Paul Enriquez. Świetnie zrobił to Dudzic z Enriquezem, wygrał przepchnięcie, mimo wszystko, że był naciskany, potrafił wyjść z tego presji. Dudzic z Legią prezentował się całkiem przyzwoicie. Czego mu zabrakło? Skuteczności, wykorzystania jakichś tych sytuacji, które miał. I to miał takie setki, jak nie nawet 150. Klich. Ładnie mu się pokazuje po prawej stronie Sasin. Teraz do niego przesunięcie gry przez Szeligę. Sasin ma odrobinę miejsca. Wrzutka do Sachy. Wybita piłka spod nóg gracza Krakowi. Z lewej strony zaczyna Luis Enriquez. Na razie wygląda na to, że maksymalnie 3-4 zawodników przechodzi do ofensywy w drużynie Krakowi. Krakowie chce grać dosyć bezpiecznie. Rudnews, no dobre przejęcie piłki i odegranie do Stylicza. Absolutnie nic nie było. Szybko podnosić się musi z boiska Peszko bez faulu. Bardzo blisko całej sytuacji był Robert Małek. Wybił do środka Cabaja, ale Lechici znów przy piłce. Stylić i przy nim Radomski. To też będą ciekawe pojedynki. Iniac. Enriquez. Poprawił to zagranie Iniac. Stylić ma troszeczkę miejsca na dośrodkowanie, ale dał sobie to dośrodkowanie zablokować. Jarabica bez ryzyka. Wybił na aut. Tak, nie chciał głową przedłużać piłkę do tyłu. Wolał bezpiecznie wybić na aut. A z autu Luis Enriquez. Poszukał sobie miejsca tam na rozbieg, unikając jeszcze jakichś nierówności. Wrzucił całkiem nieźle. Powalczył Rudnews z Jarabicą. Ślusarski czekał, czyhał na błąd Radomskiego. Tutaj stykowa piłka przegrana przez Kikuta. Z prawej strony ładnie tę akcję zaczął Sacha. Sacha do Radomskiego. Polczak. Teraz Krakowia stara się poszanować piłkę. Starać się rozegrać. Szeliga. Starać się rozegrać. To było określenie mocno na wyrost w porównaniu z tym, co pokazał nam pomocnik Kraków. Bardzo agresywna gra w środkowej strefie boiska. Widać, że pomocnicy jedni i drugi starają się zastawiać i przede wszystkim uruchamiać boczne sektory. Myślę, że też Liga lepiej by zrobił, jakby tylko więcej powinien grać z Arkiem Radosnym, który też potrafi się utrzymać w piłce. Stylić. Chciał znów tutaj powalczyć Iniac. Peszko zgranie do Kikuta. Kikut, on ma przed sobą teraz Janusa. Wrócił Szeliga, żeby wspomóc kolegę z obrony, ale nieudane było to przeniesienie gry do środka. Ale świetny znów Jacek Kieł. Peszko, teraz lew trochę szerzej. Peszko przed nim Dudzic. Peszko w pole karne. Kieł na spalonym Kikut. Kieł licząc na szczęście bardziej niż na dokładność tego zagrania. Starał się zagrać były piłkarz Korony Kielce. Bardzo motywowany jest Peszko. Było, że kilka razy takim sprintem bardzo dobrze się pokazuje w bocznej strefie boiska. Szeroko znów ustawiony Kikut i tam gdzieś do niego powinien szerzej ten przerzut pójść, bo tu można było to zagrać, ale powalczył jeszcze Rudnews. Pusta bramka, Stylić! Gdzie jest piłka? Złapał ją w końcu Cabaj. Taka bramka z niczego nagle mogła się narodzić dla gospodarzy. Popatrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Tak jak w naszej reklamie, gdzie jest ta piłka? Widzę, że już do naszych reklam nie oglądałeś, ale patrzymy. Tutaj nie było spalonego, nie sygnalizował tego sędzia. Bardzo podkręciła się piłka i również... Tak, a może źle się odbiło na jakiejś nierówności. To jest, wszystko razem złożyło się na to, że najpierw w dość korzystnej sytuacji był Rudnews. Popatrzmy, o, w tym momencie... Ale Polczak tu idealnie obronił, proszę bardzo, jak w hokeju. Nogi złączone i to doprowadziło do tego, że Stylić nie mógł strzelić bramki. Ściągnął parkany, uratował Cabaja. W zasadzie pomógł mu złapać tę piłkę. No i tak w takiej oto
trochę dziwnej sytuacji. Mieliśmy pierwsze zagrożenie bramki w tym meczu. Wszystko zaczęło się od podania Peszki, który bardzo mocno podkręcił. Nowluk pas Stylicza do Peszki. Peszko! I za słabo! Za słabo uderzył Rudnevs, ale trzeba przyznać, że tego Rosjanina z łotewskim paszportem szuka piłka. Tak naprawdę to on się potrafi dobrze w tym polu karnym ustawić. Bardzo ładna akcja, świetnie znowu Peszko się pokazuje i przytomne zagranie. Niesamowicie i Rudnevs zrobił wielką rzecz. Bardzo przemyślane to było, ponieważ zrobił zwód, że idzie na bliższy słupek i w pewnym momencie zatrzymał się i Peszko to wyczuł. Widać, Rudnevs troszeczkę mi przypomina takiego zawodnika, co kiedyś grał w Widzewie, Poskus. Też taki Robert, bardzo tak. Niedawno nam się przypomniał parę. Bardzo, bardzo taki dynamiczny chłopak, dużo biegający, dużo walczący. A wtedy był w znacznie lepszej dyspozycji niż teraz oglądaliśmy go w drużynie, która była przeciwnikiem jednej z naszych drużyn. No właśnie, zdaje się, że właśnie w Interze. Musi zostawić piłkę Kikut. Krakowia do tej pory w tych dwóch pierwszych meczach zdobyła 3 gole i wszystkie te 3 gole zdobyła na samym początku meczu, no, w pierwszym kwadransie. A co pasom nie dało w sumie żadnego punktu. Statystycy przypominają, że w końcówce poprzedniego sezonu Krakowia z kolei w dwóch meczach zdobywa bramki w ostatniej minucie i dało jej to łącznie punktów 4, więc... Czekamy. Lepiej się może wstrzymać. Arboleda. Dziesiąty mecz, 4 gole do tej pory w lidze w barwach Lecha, no ale były też bramki w europejskich pucharach z tą Dniepropietrowską, szalenie ważną na koniec. Bardzo ładnie Rudnevs po raz kolejny się pokazuje, łatwość ma poruszanie się, świetnie właśnie startuje takim długim lekkoatletycznym krokiem. Wandrowski, 16 metr, ktoś tam chciał co pocelować, ale zagrał Asko Radomski, spokojnie tę piłkę wybił, tak podobnie. Drogi się układały Wandrowskiego, Radomskiego. Wandrowski może trochę krócej na zachodzie, ale też wracał z konwus, tak? Ale pamiętam tutaj, żeby Lecha na puchary wzmocnić. Uwaga, środkiem! Bramka! 10. minuta meczu, 1-0. Samobójcza. Jarabica? To chyba był gol samobójczy. Tak, samobójczy. Odbierają gratulacje, ta takie połowiczne, Stylicz, ale w tym takim tłoku, który powstał tutaj na 16 metrze, popatrzmy. Tak, Jarabica wpakował piłkę do własnej siatki. No to można powiedzieć, że chłop strzelił już w tym sezonie bramkę i wsparcie i Lechowi, tyle że nie będzie z tego drugiego gola dumny. Zrobił to lepiej niż Rudnevs przed chwilą. Oj. Ale w taki dziwny sposób. Przedziwny, rzeczywiście. No, zrobił to fatalnie. Marian Jarabica, to jeszcze jest młody piłkarz, sprowadzony właśnie po to, żeby tu zająć ważne miejsce na środku obrony pasów. Tak jak mówię, kilka dobrych zagrań, tak jak meczu z Legią Przeplata z Kimskimi, a tu po prostu pakuje piłkę do własnej siatki. W 10 minucie Lech obejmuje prowadzenie po samobójczej bramce Jarabicy. Ale znowu, wszystko rozpoczęło się właśnie od bardzo mocnego podania po ziemi i przytomnie Rudnevs cały czas szuka grania. I on też tak zewnętrzną częścią stopy podkręcił piłkę, gdzie momentalnie wystartował właśnie między innymi Stylicz, naciskając, ale bardzo, bardzo dziwna bramka. Jedynym pocieszeniem dla piłkarza Krakowie jest to, że często jak się zdobywa samobójczą bramkę, to potem jest taka motywacja, że się wchodzi na stały fragment gry i strzela się dla swojej drużyny. Zobaczymy. Jarabica nie miałby pewnie nic przeciwko temu, żeby takiej tutaj tej tradycji dokonać. Będzie out dla Krakowi. Pasek teraz w sytuacji, w jakiej były w meczu ze Śląskiem, bo tam straciły pierwszą bramkę, odpowiadając w ciągu 5 minut dwoma golami. Tutaj w Poznaniu będzie odpowiedzieć szalenie ciężko. Krótka rozmowa między Ślusarskim a Małkiem. Tu mam kieszonkę, w kieszonce mam kartki, powiedział pan Robert. Proszę nie dyskutować. Ślusarski i Arboleda. Powalczył Klich, przejął piłkę Szeliga. Dołączył do akcji Janus, ale przepuszczona piłka do Dudzica. Wykonywać będzie Krakowia. To będzie bardzo dobry egzamin przede wszystkim dla Krakowi. Przegrywają na Stadionie Mistrza Polski i teraz muszą się podnieść.
Lechici, oni chcą dzisiaj przede wszystkim wygrać, no wreszcie wygrać. Tak słabo oni zaczęli sezonu od 5 lat, wtedy na dzień dobry była porażka z Polonią i remis z Zarką. I tylko punkt po dwóch spotkaniach. Rafał Latowski, on słabe początki akurat zna, aczkolwiek myślę, że w tych przedmiotach w Bełchatowie przy inne były przyczyny niż tutaj z Krakowią na spalonym Rudnevs. Czy Krakowia... O, to jest ten moment właśnie. Czy Krakowia spróbuje zagrać bardziej ofensywnie? Nie wydaje mi się, jak... Sacha! Mimo wszystko pierwsze piętro trybun. Rafał Latowski powiedział, z takimi drużynami jak Legia, jak Lech, my grając musimy wykorzystać swoje szanse. No musimy, nie ma innej możliwości. Z Legią tych szans nie wykorzystaliśmy, stąd zamiast odnieść przekonujące zwycięstwo na wyjeździe, skończyło się na niczym. No, z Lechem, jak już wiemy, sytuacja Krakowi będzie trudniejsza. Dobry, wygrany pojedynek przez Kiełba, później powalczył Peszko z Jarabicą. Bandrowski. O, wybiegli gdzieś tam daleko poza boisko Janusz z Bandrowskim. A z autu Janusz. Zagrał Kikut, Arboleda. I patyczkując się do przodu, to tak Iwan Dziurdziewicz powiedział. Boisko jest kiepskie, ale my jesteśmy taką drużyną, która musi pokazać, że umie grać na każdym boisku. Nie da się po ziemi, no to grajmy górą. Znajdźmy i inny sposób. To Iwan Dziurdziewicz, widać było, że on był takim elementem, który bardzo... Oj, tak na pograniczu. Tak, tak bardzo to agresywne wejście. Ciekawi jesteśmy powtórki, tam Peszko nie protestuje. Szybko się z boiska pozbierał, teraz... Zdany chyba Paul Rudnevsa na Cabaju. Ale znowu pokazuje się z dobrej strony. To są takie momenty, gdzie widać, że to jest zawodnik już. Nie boi się atakować. Inny napastnik by zrezygnował, a Rudnevs stwierdził, że dlaczego nie powalczyć. Proszę bardzo. Nie na Cabaju. Jarabica wcześniej odepchnął Rudnevs i ten faul został odgwizdany. A wcześniej nie ma mowy o faulu. Ale tak bym powiedział. Najpierw na nogi, potem na piłkę. A mam wrażenie, że tam piłka została... zagrana. Kwadrans gry za nami. 1-0 po samobójczym golu. Przegrywa Krakowia. A w Poznaniu. Myślę, że Ślusarski musi uważać, bo jest bardzo jakiś taki poddenerwowany, ponieważ mocno ma takie mocną rywalizację z Arboledą w przepychaniu się. Już pretensje miał do sędziego Małka, teraz do sędziego asystenta. I musi bardzo spokojnie i cwanie zagrać z Arboledą. Nie tylko się przepychać, ale nieraz dać sobie trochę więcej miejsca. No i jeśli coś tam mruczy pod nosem, to najlepiej do siebie i nie w stronę arbitra, bo już tutaj pierwsze ostrzeżenie od pana Roberta Małka widzieliśmy. Stilić. Bardzo ładne przyjęcie. Później niezły pomysł Semir Stilić, ale niedokładnie podał Kiełb. Wbrew temu, co było narysowane, Kiełb zaczął na lewej stronie i na tej lewej stronie trzyma się znów Rudne. Ale dobrze się pokazał. Tyłem. Tak, tylko że był faulowany przez Polczaka. Ale świetnie się pokazał, to był właśnie on... Czuję tą grę, kiedy obrońca ma piłkę i poszukuje tego zawodnika, do którego można zagrać. Takie mocne podanie po ziemi. Rudnevs był jedynym zawodnikiem, błyskawicznym startował. To może być naprawdę dobry transfer, oczywiście on musi być skuteczny, nie tylko dobrze się poruszać. Player on fire. Tak był nazywany po węgiersku, tak? A na końcu powiedział, to wsio. Patrzymy na zrzut wolny, odległość taka brzytelna. To wcale nie znaczy, że chętnych... Nie ma, Jacek Kiełb bierze. Ale kroki porządne do góry. Obliczone wszystko jak trzeba. Doskoczył ten Sasin. No, mur blisko jest bardzo. Do muru. Nie. Zupełnie się napatrzył się na Cristiano Ronaldo w ten sposób takiego uderzenia. Tak. Poleciała ta piłka jak Dżabulani nie przymierzając i to tym najlepszym. A my jeszcze raz patrzymy na tę sytuację. Dudzic. Nie. Z tej strony było mniej widać niż z przodu. Najpierw wydaje mi się, że mimo wszystko no, w końcu w piłkę trafi, no ale... Jest piłka. Mają tak grać. Tak jest. Wszystko chyba było okej.
spokojnie. Piłka przepuszczona do Buricia. Buricia, który póki co jest bezrobotny. Znaczy, poza zasiłek iść nie musi, bo miejsce w składzie i na boisku ma, tyle że pracy nie i kontrakt. Tak. Niewielka przewaga Lecha, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Raptem 52 do 48. Bardzo dobrze wyszli z pressingu. Krzyk jest Rudny, co on teraz tam zbiegł na lewą stronę. Teraz pomalutku dopiero przenosi się znów do środka między stoperów, gdzieś pod Polczakiem. Wandrowski, Peszko, Arboleda. Tak, po słowach Arboledy Dziurdziewicza, Lech miał prawdziwych przywódców tam w Dniepropietrowsku. Zwłaszcza imponuje forma Dziurdziewicza, który, znaczy forma, postawa. Bo w formie to w poprzednich meczach było słabiej, ale to jak scementował ten zespół, będąc zresztą na boisku kapitanem, to po prostu było widać gołym okiem. Rudnew z tej piłki nie przejmie. Tak, to jest bardzo ważne, żeby właśnie najbardziej doświadczeni zawodnicy poczuwali się, kiedy trzeba pochwalić, a kiedy trzeba, jak się mówi przysłowiowo, okrzanić niektórych. Świetny powrót Peszki. Duże było z wyprowadzeniem tej piłki z własnej połowy Szeliga. Fatalne zagranie przez pod nogi Kikuta. Kikut, Stilić i... Niewiele brakowało. Niewiele brakowało, by Rutnicz to zagranie przedłużył do Peszki. To wszystko miało swoje tempo. Tutaj w ostatnim momencie Polczak pokazał się z dobrej strony. No i patrzymy na ten aut. Bardzo daleko wyrzucił Kikut. Jest Kiełb. Jest też tam dobrze, tym razem przyblokowany przez Jarobicę. Wandrowski. Nakładka Klicha. Na razie Wandrowski z Jasem bardzo dobrze sobie radzą w środkowej strefie. Mimo że Stilić za bardzo im nie pomaga w tej defensywie, ale dlatego trzeba ustawiać tak biegających zawodników. Stilić. Nie z piłką po polu karnym. Utrzymał się Kiełb. Stilić. Nie ta noga. Za słabo, ale Peszko poprawi. Nie podskoczyła mu piłka. Wykorzystał to Szeliga. Faul, tak jest. To było pojedynek Wojtkowiakiego. Wojtkowiaka ze Ślusarskim. Niepotrzebnie. Napastnik powinien też postarać się tak jak teraz. Ślusarski już był skoncentrowany, bo wiedział, że Wojtkowiak się rozpędza i chce wyskoczyć do piłki. Napastnik też musi postarać się wyskoczyć. Gramy na gwizdek, pokazuje Robert Małek. I tu trzeba uważać, jeżeli ktoś sobie przypomina, jak wczoraj w meczu Widzewa z Wisłą zarobił żółtą kartkę. Nie, przepraszam, był Hatów Ruch. Straka zarobił żółtą kartkę mniej więcej w podobnych okolicznościach za wznowienie szybkiej gry. To faktycznie po co takie kartki łapać. Bardzo dobre dobranie. Cabaj, ale wcześniej jakaś uwaga. W tamtym sezonie mieliśmy podobną sytuację, kiedy... Roberta Małka z zachowania polu karnym, proszę. Tak, obserwowaliśmy teraz właśnie zagrał Stilić, też obserwowaliśmy. A Wojtkowiak jest bardzo fajnie ustawiony w którymś spotkaniu. Tak, I teraz bardzo podobnie. Jest to samo założenie, żeby właśnie na dalszy słupek zagrać. Ale pomagał sobie Wojtkowiak, opierał się na szlice. Tak było, jak mówisz. Piękny gol, już też nie pamiętam, w którym to było spotkaniu. Z Polonią by to może. Albo z Arką. Patrzmy. Do tej pory 10 wrzutek w pole karne gości. Tutaj tego zagrania chyba nie zapiszemy Krakowi jako trzeciej centry. Ale Krakowia będzie miała szansę przez chwilę jeszcze pograć na wysokości pola karnego gospodarzy. Nie było spalonego. No i to jest szansa dla Krakowa teraz. Jest stary fragment gry. Biegnie odkupiać winy Jarabica. Polczak jest groźny. No, jakby strzelił w bramkę. Polczak jest groźny, więc też tam powalczy. Kilka. Ślusarski oczywiście też. Dobrze grający. Kilka słów, które jeszcze doktor Machowski założył Bartkowi po meczu z Legią. O takim pokażę, Polczak już nie robi paru dniach żadnego wrażenia. Jeszcze jedna wrzutka, Klich, za wysoko dla Polczaka. Wydaje mi się, że przy takich rzutach rożnych, a więc wycofana piłka do nadbiegającego zawodnika jest dobre, kiedy boisko jest jak stół, przysłowiowo, bo wtedy
ma sens taka kontrująca centra, a tak to musi zawodnik sobie przyjąć, bo nie będzie chciał zaryzykować. Bardzo miło posłuchać. Świeć meczu za nami. Lech prowadzi z Krakowią. Samobójczym. Najwięcej, jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce, można powiedzieć, że będzie wyrównane, ale co z tego? Lech tę piłkę częściej ma na połowie rywala. Polczak, tym razem lepszy od Rudnewsa, powalczył Klich. Dudzic jeszcze próbował znaleźć tam jakąś lukę, ale dobrze ustawieni Lechici nie przepuścili tej piłki do Ślusarskiego. Był a tu moment. Z drugiej strony, tak, tu z drugiej strony Rudnew cofał się ze spalonym. Był moment taki, że można było zagrać, stworzyła się wolna strefa, ale i Peszko i Rudnew nie byli przygotowani do takiego zagrania. A i tym razem Klich nieprawidłowo popracował w powietrzu. Ale Klich nieźle wygląda, tak dynamicznie bardzo potrafi skakać dłużej. To też cieszy, że ci młodzi zawodnicy pokazują się w naszej lidze i zdobywają to ważne doświadczenie. Polczak spokojnie do Dudzica, ale tutaj Dudzica cały czas dobrze blokuje Kikut. Ale agresywny atak Polczaka. Nie można tak zaatakować. To jest tak, to jest kartka. Kartka dla Piotra Polczaka, no i będzie musiał uważać. Mimo, że piłkę zaatakował, ale tak, to było groźnie. Rozkłada ręce, bo tak może nie było takiej błyskawicznej reakcji sędziego. Patrzył jeszcze sędzia, gdzie ta piłka poleci, co się stanie, ale poszedł Polczak. W stopę. W śródstopie może być zbite. Widzimy, że o tak jak teraz. Nie można tak zagrać. To jest rzeczywiście słusznie sędzia to postąpił dając kartkę. Bo przecież można było wewnętrzną część tak przełożyć. Nie szła po ziemi do tego ślizgu. Myślę, że decyzja słuszna. A może nie ma takiego upału jak na innych stadionach dzisiaj, chociaż jakby nas Państwo zobaczyli jak pół godziny przed meczem to wyglądaliśmy troszeczkę inaczej. Tak pięknie jak teraz. Nie tak pięknie i nie tak w miarę sucho. Natomiast ta taka, tutaj się zrobiła trochę naturalna przerwa, nie? Tak, żeby te płynę uzupełnić. Tutaj ten dach też powoduje, że jest dużo cienia i dlatego będzie problemy z trawą. Ksemir Stilić, już była jedna próba na Wojtkowiaka, już tam na długim słupku, gdzieś tam Wojtkowiak się skrada, jest za niego odpowiedzialny Szeliga. Arboleda też jest najdalej. A przy Arboledzie Polczak. Wybloki będą na pewno, bo Wojtkowiak z Arboledą już... Może tym razem Kiełk i Rudnew zostaną zatrudnieni. Tak, bliżej środka! Zbyt nisko. Chciał się składać do Kiełk i Rudnew, żeby próbować ją strzelić. Świetny atak Peszki, który agresywnie już zaatakował Janusa. Radomski, to wszystko blisko własnej bramki. Cabaj nie może popełnić błędu, nie wybija. W tą stronę się przyjmuje. Zdołał wybić Krakowia w środku boiska, tej piłki nie przejęła, przytomne zagranie teraz Enriqueza do Peszki, Peszko do środka, wypycha go tam Dudzic, Bandrowski, Rudnews, nie, to jest Kiełk, teraz Kikut, nieudane zagranie, ale Kiełk tam troszeczkę podkopywany chyba przez rywala. Zbyt słabe podanie do Kikuta, a Kikut wystraszył się, że Radomski bardzo agresywnie zaatakował i bał się pójść na przebicie. Może po tym ostatnim starciu z Polczakiem. O, widzimy teraz już agresywny atak Radomskiego i to doprowadziło do tego, że Kikut chciał tak bezboleśnie dośrodkować. Mocno w środku, bardzo dobrze Kiełk. Bardzo dobrze, wchodzi do środka, mimo że gra na skrzydle. I szuka gry i pokazał się od razu Peszce, wyszedł na prawą stronę Kiełk, no ale coś tam jest złego, jakiś zepchnięty chyba w tym miejscu. Magnes jakiś. Wcześniej Kikut, teraz Kiełk, zupełnie nie mieli kontroli nad piłką. W ostatnim spotkaniu Peszko potrafił tak to szybko wyjść i teraz strzelił Cabajowi piękną bramkę. A więc jednak coś się od tej wiosny zmieniło. Płytę trzeba wyrównać, zmienić na nową. Przede wszystkim coś poprawić z trawą, żeby ona tutaj dobrze wegetowała. Czekamy cały czas, aż Krakowia trochę się rozkręci, bo na razie nie ma żadnego zagrożenia z tej strony. Ślusarski!
chodził na tę piłkę, klik, ale też poradził sobie Bandrowski, który asekurował tutaj stoperów. Świetnie Bandrowski to zrobił, ponieważ krycie jest bardziej strefowe, a tutaj on zasekurował obrońców. Wyjście Burića i pewne. Wtedy informacja z Dortmundu. Lewandowski na ławce, Piszczek na ławce, Błaszczykowski, kontuzja podczas rozgrywki. Także w Polaku w wyjściowym składzie Borussii nie ma. Zaha trochę zrobił to zbyt czytelnie i w efekcie łatwa strata. Przepuścił tę piłkę Polczak. Szansa niewykorzystana przez Rudnewsa. Jeszcze Stilić, ale za agresywnie. No, miał szansę teraz Artiom Rudnewsa, aby po golu w Łodzi przywitać się również celnym strzałem z pomocą. Ale proszę zobaczyć, jak on pokazuje się. Błąd oczywiście Polczaka. Dobra interwencja Cabaya, który skrócił kąt. No i Rudnews właściwie nie miał dużych możliwości w tym momencie, ale świetna błąd Polczaka, jeszcze raz widzimy na powtórce i teraz Rudnews zrobił wszystko, co do niego należało i teraz Stilić miał szansę, ale Radomski świetnie go przepchnął. Kikut nie faulował Dudzica, jeszcze z nadzieją Dudzic spojrzał w stronę sędziego, szybszy Rudnews od Polczaka, Rudnews no z tego na razie pechowego rejonu nie próbował to środkowywać. Kikut samo za plecami, no jak tylko i wyłącznie gracze Krakowi będą pomagać, że te piłki będą dochodziły do hitów w polu karnym, bo na razie te centry słabe. Słabe, ja tak ostatni mecz jak komentowałem Bełchatowa, też mówiłem Małkowski pierwsze dośrodkowanie, skrytykowałem go, a za chwilę widać 2-0, tak? Tak. A jeszcze dołożył fantastyczną asystę przy golu trzecim. Tak, piłkarz meczu, może i piłkarz kolejki. Wielki występ Macieja Małkowskiego, naprawdę. Trzydziesta minuta spotkania w Poznaniu. Ale tak z bieganiem bardzo dobrze Lech dzisiaj wygląda. Świetnie się wszyscy poruszają. Walczyniac. Oj, kiks teraz Arboledy. Klik przytomnie, ale chyba troszkę za słabo. Zdążył kartka Sasin. I rzut wolny. Jest sygnalizacja liniowego, bo to wszystko było blisko. Kartkę zarobi Luis Enriquez. Tak, masz rację, to było absolutnie niepotrzebne. To zawsze jest najważniejsze. Zobaczymy w powtórce, ale po co Enriquez tak ryzykuje? No przecież jeżeli zawodnik nie jest pewny, oczywiście, że tak. Nie robi się takich ślizgów, nie ryzykuje się, tym bardziej w tej strefie. Wyjechałby Sasin chyba z tą piłką spokojnie poza... Albo po prostu dobiec i wypchnąć no, troszeczkę na poza boisko. A tak teraz to jest najgroźniejsza broń Krakowi. Stały fragment. No zobaczymy. Pierwsza centra tutaj Klichowi, z tego co pamiętam, tak wyszła średnio. A teraz Dudzic, najbliżej bramki, ale nabieg robią Polczak, Jarabica, Szeliga, Ślusarski. Ta piątka będzie starała się namieszać pod bramką Buricza. Przed polem karnym Radomski, ale raczej nie ciekawie jest to, że Lech kryje każdy swego przy takich rzutach wolnych, a przy rzutach rożnych mieszane kryje. Uwaga, dobra wrzutka Jarabica, no niewiele. Bardzo dobra wrzutka. Nie wiem czy niewiele to może za dużo powiedziane, ale miał piłkę na głowie. Tak. Tam kilku zawodników w Krakowi było. Patrzymy jeszcze raz. Jest Jarabica, Polczak miał był też na plecach Polczaka chyba, nie wiem czy to im najbardziej nie przeszkodziło. Kiełb, Rudnews odegrał piłkę, już jest pod bramką, Kiełb. Bandrowski, gdzieś tam zaświtała może w głowie myśl, żeby strzelić! Zaświtała Iniacowi, no i mamy rzut rożny. Idealnie ułożenie, tutaj wydawało się, że Kiełb popełnił błąd, że strzelił do środka, potem chciał ratować tę całą sytuację. Bandrowski raczej nie uderza, a więc wycofana piłka i zobaczymy, ułożona. To już była i jeszcze odbita piłka od Polczaka. To już była odcierka, co na pewno nie ułatwiło zadania Cabajowi. Cabaj sobie jednak z tym strzałem poradził. 32 minuta, Stilić. Dobra piłka, bardzo dobra centra. Spadała idealnie na głowę Rudnewsa. Tak, właściwie Rudnews dostał to uderzenie, ponieważ on za bardzo nie wyskakiwał tej piłki. On się przepykał, ale bardzo dobre dorzucenie piłki. Można było tylko dojrzeć, że Rudnews jest Rosjaninem, obywatelem Łotwy, grał na Węgrzech, ale już pierwsze polskie słowa zna. dobre dośrodkowanie. Najpopularniejsze słowa na Zachodzie. Nie tak popularne jak player on fire na Węgrzech, ale
też zna. Klich. O, w drugim kwadransie już przewaga Lecha wyraźniejsza, ale teraz w ataku Krakowia. Krakowia niedokładna piłka od Sachy. Bandrowski. Peszko. Peszko, jeden dribbling wygrany, drugi też, ale później musieli pomagać koledzy. Ugrzęzła teraz gra tej środkowej strefie boiska. Bardzo ładna walka ze strony Peszki. Widać, że Sławek stara się nakręcać tak przede wszystkim w defensywie, żeby potem łatwiej mu było też wejść w tę akcję ofensywną. Kikut, Peszko. Radomski, Dudzic. Bandrowski. Stilić. Tak, oczywiście. Peszki. Sześć asystent bardzo był blisko, obserwował. A nie tak łatwo sobie z tym Sztefem Janusem poradzić. Widzimy. Ma on oko na Peszkę. Ale niesamowite ma przyspieszenie Peszkę. To jest takie... Trzeba być tak uważnym, grając przeciwko Sławkowi, ponieważ moment zawahania i może być za późno. Ciekawe, że w ubiegłym roku Rafał Ulatowski, ale może o tym za chwilę. Ślusarski! Bardzo dobry. No dobra akcja. Pierwszą groźną akcję Krakowi, bo chyba dopiero tę możemy jako taką zaliczyć. Odwrócił się z piłką w polu karnym. Ślusarski uderzył szybko. Oczywiście nie miał mowy z polonym. Trochę za daleko był Arboleda. Świetnie. Przede wszystkim podanie. Tak w stylu takich najlepszych lig europejskich. Mocne podanie do ziemi i od razu przyjęcie z odejściem, poszukanie sobie miejsca do dania strzał. Bardzo ładna akcja. W 2009 roku Rafał Ulatowski jako trener Bełchatowa dwa razy grał z Lechem, trzy dni po meczach, ważnych meczach w europejskich pucharach. Tak się akurat złożyło. Wiosną, po odpadnięciu z Udinese, Bełchatów przegrał u siebie z Lechem 2-3 w tym dramatycznym meczu, który rozstrzygnięty w końcówce. Natomiast jesienią po meczu z Brugią Bełchatów na wyjeździe we Wronkach uzyskał wynik 2-2. I mówił po tych meczach tak, że za każdym razem spodziewał się, że tutaj będzie zespół zmęczony, tymi pucharami troszeczkę też z obniżonym morale po odpadnięciu. A tu nic z tego, wyszli i grali bardzo dobrze. Zawsze ciekawe jest to, że my się nigdy nie nauczymy. Zagramy co trzy dni mecze i wszyscy zawsze narzekają, no to przecież jest coś normalnego. Wojtkowie, jak teraz z Arboledą sobie porozmawiał i to tak porozmawiał z dość intensywnie, bo chyba tam Manuel Arboleda za bardzo chce dyskutować z sędzią. Tak, jak Arboleda się zaweźmie na jakieś dyskutowanie, to już ciężko jest go opanować. Rzut wolny wykonywać będzie Klich, 10 minut do końca pierwszej połowy i znów tam się, kto miał się przebiec to pole karne, to się przebiegł przy Jarabicy. Arboleda, wrzutka tutaj bliżej, ale za słabo zagrana piłka przez Dudzica. Zawodnicy muszą być bardziej uważni też, ponieważ ktoś przebija piłkę za pierwszym razem, wtedy jest jeszcze koncentracja, ale za chwilę już wszyscy gubią krycie. Tak było tym razem, tyle że akurat złe było to zgranie. Jeszcze raz mamy tą powtórkę, teraz było zgranie i już jest wolny zawodnik po naszej lewej stronie. Radomski. Polczak. Odcięty od podania Dudzic, Peszko, pole karne Brudnec, Peszko idzie sam, Polczak wybija nasz drożny. Tym razem bardzo dobrze ustawiony Polczak, świetnie spychał sobie Sławka Peszka, wycofywał momentalnie, a więc nie miał miejsca Peszko, żeby wypuścić sobie piłkę. Ustawiam piłkę Peszko Stiliciowi, pojawia się pod bramką Wojtkowiak, wybiegać będzie również Arboleda. Ale krótkie zagranie. Stilić. Nieudane dośrodkowanie. Z Arboleda, Ślusarski. Najpierw tutaj mieliśmy małą utarczkę. A potem jeszcze widziałem, że Arboleda sobie podyskutował sędzią. A na koniec Wojtkowiakiem.
stworzyć teraz Wojtkowiaka, Ślusarski, ale mu się to nie udało. Mimo to Lech piłkę dość łatwo traci. Sacha zdążył zagrać do Sasina. Zdążył. Sasin ma przed sobą Luisa Enriqueza. Piątką atakuje Cracovia. Sasin nie udany zupełnie dribbling, a Enriquezowi przyszedł z pomocą Bandrowski. Szymi się zatrzymał, kiedy Sasin się zatrzymał momentalnie następnego podwojenia. Wtedy z miejsca trudno jest cokolwiek zrobić. Grana piłka teraz od Bandrowskiego do Rudnewsa. Stilić. Wrzutka teraz z lewej strony w pole. Podobna akcja jak Rudnews, kiedy doszedł do sytuacji, kiedy miękkie zagranie z lewej strony. Dudzic. No więc tak, różnie się układały mecze Cracovii ze Śląskiem i z Legią, ale w każdym z tych dwóch poprzednich spotkań mam wrażenie, że Cracovia grała lepiej. Przynajmniej jeśli chodzi o konstruowanie akcji, o grę pod bramką przeciwnika, o stałe fragmenty gry. Stwarzanie sobie okazji. Tak, tak, było tego zdecydowanie więcej. Tak się zastanawiam, czy nie lepiej było Dudzica ustawić pod Ślusarskim, żeby taki szybki zawodnik właśnie zbierał w razie czego te wszystkie zgrania. Ich. Radomski, przeszła ta piłka do Klicha, ale tutaj już Wojtkowiak sytuację na moment przynajmniej wyczyścił. Radomski jeszcze raz do lewej strony. Janus, pokój Radomskiego tutaj często Cracovii w środku wojska pomaga. Wojtkowiak zatrzymuje po raz kolejny Dudzica. Janusa, Ślusarski sobie ustawił w polu karnym Luisa Enriqueza, ale centra była trochę za mocna, pokazuje sędzia liniowy i nie ma tutaj wątpliwości, że od bramki zacznie burić. Bardzo dobra gra Lecha, tym razem znów podwojenie w kierunku Ślusarskiego. O! Co, skąd my to znamy? Z kim to już tak, kto tak się układał po tych rękach? Arboleda, z kim z Arki chyba? Z Chibambą? Nie Boże. W poprzednim sezonie. Możliwe. A nie, to Stanos z Chibambą. Arboleda też już z kim się... Tak, był. Coś takiego było. No tak. Muszą uważać. Uwaga! Oj, jaki błąd Stilić! I znów ta piłka źle skozłowała jakoś. Dziwnie się zakręciła i Stilić stracił nad nią kontrolę. Łatwiej by mu było, sam. Zobaczymy co się stało i znów strasznie. Oj. Prawą nogą przyjąć, nie lewą. Zawsze jest łatwiej, ale Stilić jest lewonożnym zawodnikiem. Co tutaj zrobili? Ale co tu można powiedzieć, ale najmniej bym się spodziewał, żeby właśnie ten piłkarz nie potrafił przyjąć. No dokładnie, ale tak to się mu tutaj przydarzyło w polu karnym w efekcie. Nie ma drugiego gola dla Lecha. Niczego tutaj nie było. W ogóle jakbyśmy mieli tak oceniać sytuację, jakie Lech stworzył w pierwszej połowie, bo Cracovia ich miała pół tak raptem takiej sytuacji, to i tak mam wrażenie, że większość z nich to była dzięki uprzejmości gości, którzy popełniali po prostu duże błędy, no, z takim błędem, że wpakowali sobie sami piłkę do siatki na czele. A do tego doszło parę nieporozumień i kiksów w okolicy własnego pola karnego. Tak bardzo źle sobie radzi Cracovia, przede wszystkim z tymi wybiciami piłki, kiedy jest mocne dośrodkowanie, żeby dobrze przełożyć nogę. Tutaj kilka razy im się zdarzyło z nimi przed chwilą. To też jest nakładka fał. Sędziego nie przerywał Wojtkowiak. O, często już tam się zrobiło na boisku. Zdecydowanie mniej ciekawie. Tak jakby troszeczkę tym prowadzeniem uspokojony. I trochę też myślami może przy czwartku, ale pamiętajmy,
że nie wszyscy mogą w ten czwartek grać, więc ci akurat myśleć o nim nie muszą. Iniac, który będzie pozował za kartki Peszko, a Rudnevs, ta ekipa powinna się tutaj, tym się akurat wytłumaczyć nie może. Sasin! Zbicznie poszedł tutaj na taką stykową piłkę z Jarabicą. Złe zagranie Szeligi. Wandrowski. Bardzo dobre wejście Kikut ma wypracowanie, dużo miejsca. Kikut za późno. Tak, wcześniej. Tak. Rwał w stronę bramki, już widać było, że nic innego nie wygeneruje. No, jak nie strzelił z 25. Uwaga, bo to była piłka na kontrę dla Krakowi. Ta kontra wprawdzie nie brawa i siłą raptem przegraczy, ale to środkował Ślusarski. Doskonale to zrobił. Saka się tutaj zabierał, nie wiem czy... Nie spodziewał się, że ta piłka przejdzie. Jak się może nie spodziewać? Nie cierpię tego tłumaczenia. Popatrzmy, przeszła i gdzieś tutaj chyba za bardzo się nastawiał na to prawo nogę. Nastawiał się chyba, że może pójść na wyprzedzenie przed Enriqueze, a okazało się, że przeszła piłka Enriqueze. A to jest ta szarża Kikuta. Świetnie zatrzymana przez Polczaka. Nie wiem, dlaczego zawodnicy nie chcą uderzać. 25 metrów, to jest wolna strefa, trzeba postarać się. Trzeba. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Chcemy być... Jak telewizja pokazuje tabelę Ekstraklasy, chcemy być w tej pierwszej części, to jest nasze zadanie, powiedział Rafał Latowski, ale jeśli dziś bez jakiegokolwiek punktu wyjedzie z Poznania, to ta pierwsza część tabeli trochę się oddali Krakowia. No jedyne co z tej tabeli wyróżni, to czerwony paseczek. Niestety. Ale on taki za bardzo chwalebny nie jest. To musiały pasy się naprawdę postarać jeszcze w tym meczu. No i następny. Przypomnijmy, że niewiele ponad miesiąc dzieli nas od inauguracji, otwarcia nowego stadionu Kraków. Informacja z Gdańska, tam też jest 1-0. W 25 minucie Paweł Nowak, były gracz Krakowi, strzelił bramkę i... Ciekawie się robi, ponieważ oprócz Polonii nikt za bardzo nie może uciec. No, to jest taka sytuacja. Wyobraźmy sobie, że dziś na przykład Lech nie wygrałby tego meczu. Na przykład zremisował. To w tym momencie po trzech kolejkach traciłby do Polonii 6 punktów. Ale widzi sobie na takie tutaj... Chocki-Klocki w pierwszych kolejkach pozwolić nie mogą, bo puchary pucharami, ale potem się nie ma jak odrobić. Ślusarski, ale po głowie jeszcze obrońcy będzie w tej doliczonej minucie rzut rożny. Do szatni może. O, dosłownie i w przenośni do szatni, bo tam jest akurat bliżej, więc tak myślę sobie, że wszystkim tutaj będzie się opłaciło, żeby to rzeczywiście był ostatni element tej pierwszej połowy, a żeby szybko w szatni się znaleźć, ale jak ten stały fragment zostanie wykonany, tym razem po ziemi Sacha na długi słupek. No, na długim słupku biegał dość agresywnie Polczak. Bardzo agresywnie i niezłe to było, niezłe dośrodkowanie. Widać, że trener Latowski nastawia się na te... Robert Małek popatrzył tam w stronę biegnących, w stronę własnej połowy Jarabice i Radomskiego, ale i gwiznął, żeby tam nie biegli za głęboko, bo właśnie w tym momencie pierwsza połowa się skończyła. No smutny zawsze to jest obrazek, kiedy pokazujemy schodzącego do szatni strzelca bramki. Jest to strzelec bramki samobójczej, a Marian Jarabica no właśnie w taki oto sposób... Przy samym do tej pory słupeczku, się zastanawiam, co on chciał zrobić. Przy samym słupeczku tę piłkę do siatki wpakował. Pechowy występ Słowaka. 1-0. Prowadzi Lech, a my już mamy rozmówcę. Bardzo proszę. Razem ze mną Grzegorz Wojtkowiak. Grzegorz, dzisiaj na środku obrony. Mało roboty, czy tak to pozornie wygląda z boku? Nie no, wręcz przeciwnie, na pewno jest dużo roboty. Bartek Ślusarski gra bardzo fajnie tułem do bramki, trzeba się z nim troszkę poprzepychać, więc na pewno nie jest łatwo. Ale ty lubisz tak ruszyć do przodu, a gdzieś tylko przy stałych fragmentach gry chyba?
No tak, no dzisiaj gram na środku obrony, zupełnie inne zadania niż na boku, więc muszę się do niej dostosować, muszę grać defensywnie. Oddasz opaskę kapitana Posadzkiemu, jak się wyleczy, czy będzie tak jak Filip Lam z Michałem Balakiem? Nie, no oddam zdecydowanie tak. Bartek jest duszą tutaj drużyny, jest z kapitanem, więc na pewno ta opaska jemu się należy jak najbardziej. Dziękuję. Mój gość Bartosz Ślusarski. No już to 10 lat temu, ponad tyle minęło od czasu, kiedy Bartek debiutowałeś na tym acz innym stadionie w Ekstraklasie, w barwach Lecha Poznań. Wracasz tu z sentymentem, ale nie o sentymentach będzie mowa. Zacznijmy od tego, o czym tak długo i gorąco dyskutowałeś z Robertem Małkiem przed chwilą po gwizdku. To są sytuacje, które mają miejsce czasami bez piłki w pojedynkach z Arboledą. Tam kilka sytuacji sędzia podyktował na korzyść Lecha, zastawiałem piłkę, sędzia odgwizduje mi faulę, gdy jestem pchany, tych fauli nie ma, ale już wyjaśniłem sobie to z sędzią, mam nadzieję, że da mi grać. W tej pierwszej połowie do pewnego momentu Lech miał inicjatywę, później wy próbujecie, ale to nie jest tak jak ze Śląskiem u siebie, to nie jest tak, zwłaszcza jak z Legią w Warszawie, brakuje czegoś w tych ofensywnych akcjach Krakowi. Tak, dokładnie. Na Legii graliśmy bardziej ofensywnie, nie baliśmy się grać. Dzisiaj to wygląda, jakbyśmy byli przestraszeni. Gramy za bardzo rozrzuceni po boisku. Formacje nie grają blisko siebie i tak naprawdę nie stwarzamy sytuacji, bo dlatego właśnie, że gramy daleko od siebie i tych sytuacji jest jak na lekarstwo. Gramy za bardzo chyba blisko własnej bramki. Sytuację miał za to Lech, ale to momentami wyglądało tak, że to nie on wypracował sobie sytuację, a wy mu pomagaliście w tych sytuacjach pod własną bramką. Zgadza się. Kolejny raz brak komunikacji. Przy ostatniej sytuacji przybyliśmy z Tylicza, gdzie nie trafił w piłkę. Dwóch zawodników atakowało jedną piłkę, nikt sobie nie podpowiedział i z tego wchodzą nieporozumienia i takie sytuacje, jakie ma Lech właśnie. To już zmykaj do szatni, dziękuję ci bardzo. A dokładnie było tak, jak Bartek mówił. O właśnie.